miejsca na ziemi, do których człowiek z sentymentem powraca. To dom rodzinny, a z domem rodzinnym od dzieciństwa zawsze kojarzy nam się szkoła podstawowa. To tutaj przecież odnosi się pierwsze sukcesy, godzi się z pierwszymi porażkami, przeżywa się swoje pierwsze miłości. Dziś, drodzy absolwenci i drodzy goście, gratulujemy byłym dyrektorom, gratulujemy nauczycielom, gratulujemy pracownikom tej szkoły. To dziś wspominamy tych, którzy odeszli. Drodzy Państwo, ja bardzo serdecznie zapraszam do tego, aby wejść do szkoły i pooglądać tą piękną wystawę. Te piękne karty historii, które zostały wyłożone w kronikach szkolnych i na specjalnie przygotowanych wystawach. Zapraszam serdecznie do tego, aby każdy z nas wpisał się do pamiątkowej kroniki i nabył broszurę. Dzięki temu wspomożemy na pewno szkołę podstawową. Także zapraszam serdecznie po głównych uroczystościach do szkoły, aby pozostawić po sobie ślad. Dziś na tym placu, drodzy Państwo, odbywa się wspaniała lekcja historii. To dzięki rodzicom, dziadkom, pradziadkom. Dzisiaj tutaj możemy się wspólnie bawić i świętować. Drodzy Państwo, otwieram zatem oficjalne uroczystości i bardzo proszę o to, aby otworzył je razem ze mną dyrektor szkoły podstawowej, pan Paweł Łąski. Witam wszystkich serdecznie na 20. jubileuszowym festiwalu, gminnym festiwalu piosenki dziecięcej Ja po prostu mam talent, który zbiegł się ze 130-leciem istnienia naszej szkoły. Dzisiejszą uroczystość honorowym patronatem objęli starosta powiatu bocheńskiego oraz wójt gminy Trzciana. Zatem nie wiem, czy wszyscy zaproszeni goście już dotarli, ale miło mi jest powitać pana Adama Kortę, starostę powiatu bocheńskiego, pana Cezarego Stawarza, wójta gminy Trzciana i absolwenta tej szkoły, pana Józefa Nowaka, wójta poprzednich kadencji, pana Jerzego Błoniarza, nie wiem, czy jeszcze dotarł, ale wiem, że dotrze. Pana Wiesława Kukla, właściciela firmy, głównego sponsora dzisiejszej uroczystości. Pana Romana Kendra, sołtysa wsi. Panią Lucynę Stawarz, dyrektor banku w Trzcianie. Księdza Władysława Midurę, naszego proboszcza. Księdza Janusza Czajkę, proboszcza z Mąkty Górnej. Witam księdza Józefa Piecha, aczkolwiek nie ma go, ale był u nas w tygodniu. Pozdrawia Państwa serdecznie, ale nie dał rady dzisiaj się pojawić. Od początku roku szkolnego staraliśmy się Państwu przybliżyć historię szkoły w Mąkcie Dolnej, czyli od roku 1889, publikując na naszym profilu facebookowym stare kroniki, które mimo wielu lat zachowały się do dzisiaj. I mogliśmy sobie przypomnąć, jak ta szkoła wyglądała 130 lat temu. Owocem tej pracy jest broszura, która jest dostępna w korytarzu przy wystawie. Można sobie ją tam zabrać i poczytać, pooglądać. Może na zdjęcia, które tam się znajdują, ktoś z siebie znajdzie. No i bardzo zachęcam do wpisywania się do kroniki, tak aby może ktoś za 130 lat, oglądając tą kronikę, oglądał nasze wpisy i patrzył, co myśmy tutaj robili. Kończąc, dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji tej uroczystości. Sponsorom, rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły. Bez Was nie spotkalibyśmy się tutaj dzisiaj. Gdyby nie tak hojni sponsorzy, nie byłoby tej całej profesjonalnej oprawy. Teraz uczniowie szkoły w wielkim skrócie przypomną, jak wyglądało nauczanie na początku istnienia szkolnictwa w Mąkcie Dolnej oraz jak wygląda nauczanie w obecnej zreformowanej szkole. Chcę Państwu w szczególności z okazji tych jubileuszy pogratulować dobrego funkcjonowania i zarządzania szkołą podstawową, ale również życzyć, żeby kolejne lata również były tak cudowne i piękne, jeżeli chodzi o kwestie rozwoju edukacji dzieci w tej szkole i również, żeby kolejne festiwale były tak udane, jak przez te 20 lat. Cieszę się za to, serdecznie dziękuję
za zaproszenie i również dla mnie było zaszczytem objąć się patronatem honorowym to dzisiejsze wydarzenie. I życzę Państwu, aby to popołudnie, żebyście Państwo spędzili tutaj wspólnie w gronie rodzinnym do samego wieczora i życzę, żeby kolejne jubileusze były tak owocne i tak radosne jak ten dzisiejszy. Dziękuję serdecznie za uwagę. Ja teraz bardzo proszę o zabranie głosu absolwenta tej szkoły, obecnego wójta gminy Trzciana, pana Cezarego Stawarza. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich Państwa na tej wspaniałej uroczystości z okazji 130-lecia istnienia szkoły oraz 20-lecia festiwalu Ja po prostu mam talent. W dniu dzisiejszym jest to dla mnie bardzo wzruszająca chwila, ponieważ wracam do tej szkoły, w której się wychowałem, tu gdzie ta szkoła, myślę, kształtowała mój charakter. Jak dziś pamiętam, jak z kolegami z podwórka wspólnie przed szkołą żeśmy budowali boisko, drewniane bramki. Myślę, że dzisiaj ta infrastruktura już jest dużo nowocześniejsza i współczesna. To też jest zasługa poprzedniego samorządu. Myślę, że aż chcę się wrócić do tej szkoły. Chciałem bardzo serdecznie podziękować organizatorom. To jest panu dyrektorowi, Radzie Rodziców na czele z panią Edytą Kuklą, strażakom oraz sponsorom. A dzieciom z okazji dzisiejszego dnia życzę przede wszystkim udanej zabawy, samych piątek, ponieważ rok szkolny się już kończy, a także udanych wakacji i dzisiejszego, myślę, dnia spędzonego z uśmiechem. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do nas poprzedniego wójta gminy Trzciana, pana Józefa Nowaka. Z wielką radością przyjąłem zaproszenie na dzisiejsze świętowanie jubileuszu 130-lecia waszej szkoły. Tym bardziej, że przez ostatnie 30 lat byłem świadkiem tego, co tutaj się działo. Pamiętam wszystkich dyrektorów i nauczycieli pracujących od 30 lat w tej szkole. I tak najpierw była pani Rosalia Liszka, potem pani Stanisława Gąsiorek. Po rezygnacji pani Stanisławy dyrektorem została pani Jola Młyńska. I na koniec dyrektorem pozostał pan Łącki Paweł, który sprawdził się jako jeden z najmłodszych dyrektorów w gminie bardzo dobrze w tej roli dyrektora. Również pamiętam nauczycieli, ale tak najbardziej w pamięć zapadła mi pani Cecylia Piskosz, która z najmłodszymi pociechami tej miejscowości od lat prowadziła zajęcia. No, pozostali nauczyciele trochę mniej staży mają, ale również bardzo zasłużeni dla tej jednostki. Nie sposób wspomnieć też o ludziach, którzy przyczynili się do rozwoju bazy tej szkoły. I tu myślę o radnych jeszcze z gminy Żegocina, kiedy pracowaliśmy wspólnie, a potem już w gminie Trzciana. I przede wszystkim o sołtysie, wieloletnim sołtysie tej wsi, panu Franciszku Kuklia. Oprócz pana Franciszka Kukla bardzo dużo pracy w rozwój tej szkoły włożyli radni poszczególnych kadencji, ale wśród nich również i pan Stanisław Cempura, a obecnie w poprzednich kadencjach to Krzysiek Wolak. No i nie powiem tutaj już o właścicielach największej firmy w gminie, panu Wieśku Kukli i Mirku Kukli, którzy całym sercem są oddani tej szkole. Należy również wskazać, że w momencie, kiedy ta szkoła była rozbudowywana i zapadła decyzja o podniesieniu stopnia organizacyjnego, bardzo dużo pracy wniosła tutaj przedstawicielka rodziców pani Władysława Stawarz, która organizowała rodziców do pracy na rzecz tej szkoły. Gratuluję wam więc tych sukcesów, dzisiejszego święta, pogody, która wam dopisuje i życzę dalszych sukcesów w rozwoju tej szkoły. Zawsze mówiłem do świętej pamięci Franciszka Kukli,
że szkoła w Łąkcie na pewno nie będzie zagrożona, jeżeli będą chodzić do niej dzieci. Dlatego jesteście drugą co do wielkości gminą, wsią w naszej gminie i jestem pewien, że jeżeli wszyscy będą posyłać dzieci do tej szkoły, ta szkoła nigdy nie będzie zagrożona, co jej na pewno nie grozi. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Więc cóż, panie dyrektorze, obchody uroczyste 130-lecia Szkoły Podstawowej w Łąkcie Dolnej uważamy za otwarte. Oddajemy scenę najmłodszym. Radością wszystkim oznajmiamy, że 130-letnią szkołę posiadamy. Dziś świętujemy naszej szkoły urodziny, więc hucznie i wesoło je obchodzimy. Jubilatka wielu wspaniałych gości zaprosiła, bo w życzliwości od lat tkwi jej wielka siła. Przyszli inni szkół dyrektorzy, wójtowie, starosta, rada gminy, księża oraz wspaniałomyślni sponsorzy. Zjawili się absolwenci i mieszkańcy naszej wsi. Przecież rzadko się zdarzają tak radosne dni. No dobrze, ale co my im powiemy? Właściwie o tej szkole też niewiele wiemy. Może lepiej hymn zaśpiewamy. Udowodnimy, jak bardzo szkołę kochamy. Uf nas świętego, kochani, teraz proszę już o ciszę. W 1889 roku mieszkańcy z Łąkty Dolnej szkołę utworzyli z troską o miejscowych, żeby mądrzy byli. Wy zaś, mili goście oraz drogie dzieci, zapamiętajcie jeszcze rok 1890. Właśnie wtedy szkoła pierwszy własny budynek otrzymała.
coraz więcej spragnionych wiedzy uczniów w swych progach witała. Teraz przeniesiemy się w czasie 100 lat wstecz i spróbujemy sobie wyobrazić, jak wyglądała szkoła. Dzień dobry, pani! Dzień dobry, usiądźcie. Dzisiejszą lekcję zaczniemy od nauki rachunków. Zapiszcie w zeszytach następujące równanie. 18 plus 5 równa się... 16 minus 7 równa się... I 8 plus 7 równa się. Kędroń? Wykonaj pierwsze równanie. Tak, proszę pani. 18 plus 5 równa się 23. Bardzo dobrze. Daj. Kukla? Kolejny przykład. 16 odjąć 7... 8. Źle! Kiedy dostaniesz tyle razy, ile wynosi poprawna odpowiedź, to do końca życia zapamiętasz, że 16 minus 7 to 9. Pytam jeszcze raz. Ile jest 16 minus 7? 16 minus 7 równa się 9, proszę pani. Siadaj. No tak, ale wkrótce wojna się rozpoczęła. Szkoła swe drzwi zamknęła. Nie noszą lampasów, lecz szary ich strój. Nie noszą ni srebra, ni złota, lecz w pierwszym szeregu żadna bój, piechota, ta szara piechota, lecz w pierwszym szeregu podąża na bój, piechota, ta szara piechota. Maszerują strzelacy, maszerują, karabiny błyszczą szary strój, a przed nimi drzewa salutują, bo za naszą Polskę. Zapytacie, co ze szkołą po wojnie się działo. Z powodu zniszczeń lekcji prowadzić się nie dało. Gmina dwuizbowy budynek wystawiła. 180 dzieci szkoła pomieściła. W 1975 roku szkoła w Filiu się przekształciła. Gmina starszych uczniów do Żegociny autobusem dowoziła. Potem nieco zmieniła swą formę, gdyż, jak pewnie wiecie, przeszliśmy reformę. Uczniów przeniesiono, zostało klas 6. W 1999 roku nasza pani Tabor Miła festiwal piosenki gminnej ogłosiła. Odtąd wszyscy rok w rok się zjeżdżają i na tym festiwalu wspaniale śpiewają. Lecz piękna nasza szkoła imienia nie miała. I 17 maja 2008 roku wreszcie się doczekała. Od tamtej pory święta Kinga nam patronuje. Naszą społecznością ciągle się opiekuje. Jej wspaniała postać wciąż nas podziw budzi, bo nas nauczyła, jak pokochać ludzi. Dokąd zmierzasz, nasza szkoło? 2000 lat. Chcę promować nasze zdrowie. Już najwyższy czas. Życie jest szczęśliwe? To niemożliwe! Każdy uczeń ci powie, że przez szkołę traci zdrowie. W
szkole mamy same kłopoty. Zaraz was przekonamy o tym. A teraz zapraszamy do obejrzenia programu satyrycznego pod tytułem Lekcja Wytrzymałości. Dzień dobry. Dzień dobry. Aniu, zdejmij te słuchawki. To nie jest lekcja muzyki. Zatem, Aniu, powiedz mi jakieś zdanie w trybie oznajmującym. Koń ciągnie wóz. Dobrze. A teraz powiedz mi to samo zdanie w trybie rozkazującym. Wio! Siadaj, jedynka! Ale proszę pani, dlaczego? No dobrze. Dostaniesz ostatnią szansę. Słuchaj uważnie. Ja się myję, ty się myjesz i on się myje. Jaki to czas? W sobotę wieczorem, proszę pani. Aniu, ta szkoła jest dla dzieci, a nie dla osłów. A teraz sprawdzę, Jasiu, jaki z ciebie ósmy cud świata. Może mi powiesz, kim został król Kazimierz Wielki po śmierci Łokietka? Sierotą, to przecież oczywiste. Ucz się tak dalej, a będziesz sprzedawać na bazarze. Uwag, przy twoim nazwisku też jest wiele. W trakcie lekcji uprawiał ziemię cyrklem w doniczce. Wysłany w celu namoczenia gąbki, wrócił z mokrą głową i suchą gąbką. Nie wiesza się w szatni. Na lekcji dłubie w nosie i mówi, że to jak narkotyk. Zjada ściągi po klasówce. Chyba ci oszczędzimy w tym roku wrażeń związanych z przejściem do następnej klasy. Ale w naszej szkole nie jest tak źle. My naszą szkołę bardzo kochamy. Urodziny to ważna sprawa. Torcik będzie i zabawa. Dzieci pięknie zaśpiewają, a dorośli powspominają. Przez 130 lat jej istnienia, bez nadmiernego chwalenia, wszyscy zgodnie orzekają, że wspaniałą szkołę mają. Nieodłącznym elementem każdych urodzin, oprócz gości, życzeń, prezentów, jest tort urodzinowy. A jubileusz szkoły można porównać do urodzin. My również taki tort mamy. Teraz w naszej szkole życzenia zaśpiewamy, a wszystkich na poczęstunek serdecznie zapraszamy.
drodzy Państwo, życzymy smacznego. Niemniej jednak prawdą jest to, co powiedziała wspaniała koleżanka Małgosia, że jestem absolwentem szkoły podstawowej w Łąkcie Dolnej. Tą szkołę ukończyłem w 1963 roku. Pamiętam, na zakończenie tej szkoły mówiłem wierszyk. Moja babcia Maria Czech malowała, również i pisała wiersze. I taki parę zdań napisała mnie na tą okoliczność, które mniej więcej tak brzmiały. Żegnam cię, szkoło, żegnam obficie. Tyś mi wskazówką na całe życie. Tyś moją drogą i drogowskazem. Żegnam was wszystkich, żegnam was razem. Muszę powiedzieć, że na przestrzeni mojego życia miała rację, mówiąc o tym, że ta szkoła, zresztą myślę każda szkoła, jest drogą i drogowskazem do dalszego życia. Bardzo gorąco i serdecznie wam dziękuję na tą dzisiejszą uroczystość, za zaproszenie przede wszystkim, ponieważ przypomnę sobie wiele rzeczy, jak również spotkam się z wieloma przyjaciółmi. Do mojej klasy ze mną chodził również ksiądz Józef Piech, obecny ksiądz prałat, który jest w gminie, pracuje w parafii Mikluszowice, jak i również wielu, wielu znakomitych przyjaciół, koleżanek i kolegów. Łąkta Dolna wtedy, jak pamiętam, to była biedną wsią. Jedyne serce tej wsi to chyba szkoła, tak trzeba powiedzieć, jak i również małe, skromne warsztaty rzemieślnicze, to stolarze, to kowale, to te rzemiosła, które były potrzebne rolnikom do pracy, a reszta mieszkańców zajmowała się rolnictwem. Popatrzcie Państwo, jak się dzisiaj wspaniale Łąkta Dolna zmieniła. Życzę jak najlepiej. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Proszę jeszcze o kilka słów głównego sponsora tych wszystkich uroczystości, tych wszystkich przeglądów. Ja po prostu mam talent. Radnego powiatowego pana Wiesława Kukla. Więc cieszę się, że mamy piękną szkołę. Cieszę się, że się rozwija się ta szkoła. Cieszę się, że przybywa mieszkańców, a wraz z mieszkańcami przybywa dzieci, ponieważ tak zaznaczył pan Józek Nowak, wójt poprzedni, jak nie będzie dzieci, nie będzie szkoły. Jak nie ma szkoły, to nie ma integracji i nie ma miejscowości. Będziemy więc, może już nie ja, ale moje dzieci i moje wnuki już będą robić wszystko, żeby tych dzieci przybywało. Mamy mocne plany, żeby rozbudować tą szkołę, rozbudować zaplecze tej szkoły, rozbudować boisko. Mamy nowego wójta, który też deklarował pomoc w tym, żeby ta szkoła się rozwijała, ponieważ też jest związany emocjonalnie z tą miejscowością i z tą szkołą. Życzę wszystkim zebranym fantastycznej i wspaniałej zabawy, nie tylko do wieczora, ale do białego rana. Ponieważ tak jak wspomniałam, zawsze ze szkołą podstawową kojarzą nam się najpiękniejsze młodzieńcze lata. To jest najpiękniejszy czas. Drodzy Państwo, to jest czas wielkich sukcesów, porażek, rozczarowań, czas wielkich miłości, ale to są najcudowniejsze lata. Dlatego wspólnie zaśpiewamy piosenkę Radość Najpiękniejszych Lat. Poprosimy Karolinę, żeby nam pomogła i oczywiście wszyscy wspólnie z jury i samorządowcami odśpiewamy.
festiwalu Ja Mam Talent właśnie przeszło do historii. Dziękujemy serdecznie, dziękujemy bardzo. Do szkoły, do budynku pan dyrektor zaprasza. Komisję również, wszyscy zaproszeni goście. No i w imieniu wszystkich organizatorów, panie dyrektorze, zapraszamy wszystkie dzieci na plac zabaw. Są animatorki, które chętnie z wami się pobawią. Zapraszamy wszystkich absolwentów do szkoły, żeby zobaczyli stare kroniki, żeby zobaczyli siebie za tych młodzieńczych lat, żeby się wszyscy wpisali do kroniki pamiątkowej, żeby sobie wszyscy nabyli piękną broszurę przedstawiającą 130 lat historii. I zapraszamy tutaj koniecznie wieczorem, ponieważ czekamy na występ Gwiazdy Wieczoru, czyli zespół Power Play. A Gwiazda Wieczoru już jest i czeka. I czeka, tak. A potem oczywiście uczcimy te podwójne urodziny, uczcimy pokazem sztucznych ogni. Jak co roku zawsze organizatorzy stają na wysokości zadania. Moi drodzy, powiem wam tak. Co ma być, to będzie. Po prostu. Co ma być, to będzie. Zawsze i wszędzie. Może nie jest jak wiemy. Idę przed ciebie, bo życie jest piękne. Cały świt. Co ma być, to będzie. Zawsze i wszędzie. Może nie jest jak wiemy. Idę przed ciebie, bo życie jest piękne. Się gubię, taki jestem, jesteś taka jak ja. Ja taki jak ty. Jesteś taka jak ja. Pięknie. Ja taki jak ty. Do góry. Jesteś taka jak ja. Mówisz to, mówisz troszkę pompa. Ludzisz, później jest tak jest. A ja tak jak ty. Jesteś taka jak ja. Robisz to, lubisz to, pompa. Ludzi później jest jak jest. A ja tak jak ty. Lubię to, lubię. Może trochę się lubię. Taki jestem też. Jesteś taka jak ja. No dobra. Czarnanka. Zaskok z lewej. Na trzy. Nie patrzę. Raz, dwa, trzy. Delikatnie poszło. Jesteś. Miła moja, miła. Hej! Znowu nakręcasz się. I na co? Na co to patrzę, to miła moja. A zwituj nade mną się. Ja błagam cię, proszę cię. No. Hej! Znowu nakręcasz się. I na co to patrzę, to miła moja. A zwituj nade mną się. Ja błagam cię, proszę cię. Och, miła moja, miła. Co ma być, to będzie. No, masz mowę. Zawsze i wszędzie. Pięknie. Może nie jest jak idę, bo życie jest piękne. Tak, proszę państwa, życie jest piękne. Jesteś taka jak ja. Lubię moją troszkę popatrzeć. A ja jesteś taka jak. Czas ci za odwagę! Lubię to, lubię, może trochę się lubię, taki jestem, wiesz. Jesteś taka jak ja. Bym się zabił. Ja taki jak. Co takie? Jesteś. Słuchajcie, najlepsza! Jaką sobie możemy wybawić?